Kiszona surówka to zdrowy dodatek do każdego obiadu. Jest przepyszna, chrupiąca, a robi się ją tak łatwo i szybko, że grzech jej nie zrobić. Kapustę szatkujemy na długie i cienkie paski. Marchewki tniemy na cienkie plastry o grubości mniej więcej 1 mm. Na takie same plastry kroimy ogórki. Cebulę kroimy na cieniutkie półplasterki. Z papryk usuwamy gniazda nasienne. Kroimy na małe kawałki. Koperek drobno siekamy. Kapustę przekładamy do miski. Dodajemy sól. Wsypujemy plastry marchewki. Mieszamy i miętolimy dłońmi przez kilka chwil, aż kapusta zacznie puszczać sok. Dodajemy cebulę, ogórki i paprykę. Wsypujemy koperek. Wszystko dokładnie mieszamy. Warzywa przekładamy porcjami do wyparzonych słoików. Każdą porcję ugniatamy, by pozbyć się powietrza. Sałatkę obciążamy czymś, co sprawi, że nie będzie do niej dochodzić powietrze. Ja używam małych kokilek, ale może to być również talerzyk z kamieniem lub na przykład mała ceramiczna pokrywka. Słoiki zamykamy niezbyt szczelnie i odstawiamy na 2 dni w pokojowej temperaturze. Po tym czasie sałatka jest gotowa do jedzenia. Przechowujemy ją w lodówce. Podajemy skropioną oliwą lub olejem, by witaminki lepiej się przyswajały. Nic więcej nie trzeba, bo jest pyszna i chrupiąca oraz oczywiście super zdrowa. Zdrowe bokiszony to przepisy i konkretne informacje na temat kiszenia warzyw i owoców. Żadnego lania wody, jasno, ciekawie i przystępnie. To moje najlepsze przepisy na pyszne kiszonki, które mają wspaniałe właściwości i naturalnie wpływają na poziom odporności. Dzięki zdrowe bokiszony każda kiszonka uda Ci się już za pierwszym razem. Link do tej wyjątkowej kolekcji znajdziesz pod filmem. Serdecznie polecam, bo kiszonki są super. Dziękuję za wspólne gotowanie. Kliknij serduszko pod filmem i udostępnij film, by przepis mieć zawsze pod ręką. Uśmiechy wysyłam. Grześ z mniamniam.pl